Cześć. Witaj w kolejnej lekcji e, praca lewej ręki. E, no tak, właściwie można powiedzieć trudno, e, trudno rozeznać, która jest trudniejsza, która łatwiejsza. Mi się wydaje, że e, lewa ręka ma dużo więcej do, do zdziałania, jednak synchronizacja jedna z drugą też jest bardzo, bardzo istotna. E, ale dobra, praca lewej ręki. Częściowo sobie już powiedzieliśmy, lewa ręka jak, ma, jak mamy ustawiać palce w którym miejscu przed progiem, żeby było y, OK, prawda, żeby dobry, dobrze dźwięk wybrzmiewał. Y, tym razem sobie powiemy, jak lewa ręka w ogóle ma funkcjonować. Y, powiedzieliśmy sobie, że ten kąt 90 stopni na siedząco, jak trzymamy gitarę, jest bardzo wskazany. Y, wskazany też jest, jeżeli troszeczkę zaczynamy gryf podnosić do góry. Oczywiście na prawym, na prawym udzie nie za bardzo możemy ten podnosić gryf do góry, no bo zaczyna nam po prostu uciekać. Więc możemy sobie wtedy zrobić tak, że sobie gramy na... Trzymamy tą drugą techniką, nóżkę sobie troszeczkę podnosimy I sobie tutaj operujemy e, rączkami paluszkami w ten sposób no e, To jest e, bardzo fajne, ale tak e, I tak większość, większość osób powiedzmy siedzi, gra, gra w ten sposób I, e, i tutaj, tutaj operuje tą ręką Oczywiście oba sposoby są bardzo fajne e, Dobra, teraz powiedzmy sobie tak Kciuk od kciuka trzeba było w ogóle zacząć. No, kciukiem nie gramy, tak, zgadza się. Kciukiem nie gramy, ale kciuk, ułożenie kciuka z tyłu y, gryfu jest bardzo, bardzo istotne. I na przykład gitary i banes mają tak, akurat tak są skonstruowane, żeby to tak graficznie, żeby ładnie wyglądało, ale chodzi o to, że one mają y, bardzo fajnie tutaj y, zarysowane dwie linie dwie linie. i ja zawsze pokazuję uczniom, że najlepiej, żeby kciuk był zawsze po, pomiędzy tymi dwoma liniami. I w innych gryfach nie ma takich linii, ale tu sobie już możesz teraz wyobrazić, prawda, w, żeby sobie wyobrazić, jeżeli nie masz takich linii na swoim gryfie, żeby sobie wyobrazić, że po prostu y, to jest taki obszar działania kciuka. I teraz jeżeli my w ogóle y, kładziemy tą lewą rękę, to zawsze ten kciuk jest Pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma liniami niezależnie czy jesteśmy y, tutaj czy na wysokich progach czy na niskich progach y, no i teraz y, właściwie tak jeżeli gramy na grubych strunach na basowych to ułożenie tej ręki jest takie, że musimy troszeczkę ją wysunąć do przodu kciuk cały czas jest kciuk cały czas jest y, tutaj po środku posiadku gryfu, natomiast jeżeli gramy jakieś ćwiczenia to po prostu sobie yy, musimy pamiętać o tym żeby tą rękę, żeby ten nadgarstek troszeczkę wyszedł jeżeli gram na cien, cienkich strunach to z kolei musimy cofnąć ten nadgarstek widzisz, że ten nadgarstek się cofa ale kciuk cały czas jest w tym samym miejscu ja w ogóle go nie przesunąłem, nie poruszyłem go grube, cienkie grube, cienkie i tak sobie przekładamy. Zawsze, zawsze to w ten sposób wygląda. Yy, bo jeżeli na przykład bym wywalił tutaj kciuk, niektórzy tak robią, bo muszę trzymać gryf. Tak, miałem takich uczniów. Muszę trzymać gryf, więc ja muszę grać tak, bo mi gryf wypadnie. No nieprawda. Gryf nie wypadnie, bo mówiliśmy o tym. Jeżeli stabilnie leży gitara na, na prawej ręce, to jest super. Jeżeli mamy pasek, to już pasek sam trzyma. Prawda? Akurat teraz nie zakładam paska, żeby mieć większą mobilność. Yy, jeżeli mamy pasek, to pasek sam trzyma. A poza tym... Poza tym tutaj prawa ręka trzyma gitarę. Gitara wtedy nie wypada. A kolejna rzecz, jeżeli gryf ci yy, leci na dół, no to tą ręką trzymasz. Nie musisz łapać tak, prawda? Więc pamiętaj, zawsze musi być po środku, po środku gryfu. Czy gramy jakieś tutaj rzeczy? Czy gramy jakieś power hordy? Też jest cały czas tutaj. Yy, czy gramy jakieś akordy? On też jest zawsze po środku gryfu. Teraz pokażę jeszcze jak on się układa tam, prawda, ale zawsze pośrodku gryfu, bo niektórzy robią tak, że grają akordy i na przykład sobie go wywalają, to jest, to jest źle, niedobrze, chyba że to ma być jakiś akord specjalny, gdzie mamy tutaj jeden dźwięk zostawiony ten na tej strunie i zostawiamy tu pustą, żeby zabrzmiało, prawda, takie kombinacje, ale to po prostu jest źle, zawsze on jest, zawsze on musi być schowany, niektórzy też robią tak, że na przykład grają jakoś, że, że opierają go o krawędź tutaj, też, też tak nie trzymamy, po prostu, no bo się nie da. Może, może się wydaje, że wtedy znowu jakiś nam łatwiej, nam to tutaj wyjdzie i łatwiej operować, ale nie, wtedy, wtedy znowu trochę pokraśnie wyglądamy. Więc prawa ręka, prawa, prawa była przedtem, więc lewa ręka po prostu sobie śmiga zawsze w ten sposób. No i teraz, jeżeli sobie gramy, nie, nie będę pokazywał dokładnych ćwiczeń, ale jeżeli sobie gramy, różne rzeczy operujemy, to ten, to ten kciuk zawsze się posuwa za, za, ręka, za, za palcami, którymi operujemy. Tutaj widzisz, tak pokazuje trochę, trochę niewygodnymi, on się zawsze przesuwa za dźwiękami, które tutaj gramy zawsze w ten sposób. I teraz tak, bo niektórzy na przykład y, myślą, że ten, y, ten kciuk ma być jakoś tak pionowo, nie, on ma być jakoś pionowo. Jakoś tak, nie, on po prostu, on musi być na, na płask. Dlaczego tak mówię o tym kciuku? Bo on jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szalenie istotnym w ogóle elementem podczas grania, bo jeżeli ktoś ten kciuk sobie wyrobił właśnie, że on tak jakoś jest usztywniony, albo on jakoś tak, tak jest, nie wiem, mocno go trzyma, yy, czy na przykład yy, przy graniu powerhordów mocno go, mocno łapie, mocno łapie rozumiesz, ten, ten gryf czy akord mocno łapie, to tutaj zaczyna, zaczynają być jakieś problemy z mięśniami, z, ze ściskaniem, później ała, boli rączka, prawda, więc później musi być to, musi być to luźno i ten, i ten kciuk musi po prostu podążać za, za, yy, za paluszkami, pozostałymi czterema paluszkami, prawda, ja tutaj sobie operuję cały czas, gram po róże. na przykład gram jakąś surówkę o I ten, i ten kciuk po prostu się Jak, jak idę w tą stronę gryfu, to po prostu ten kciuk się przesuwa za, za palcami, jak idę w drugą stronę gryfu, to po prostu się ciągnie za nimi. I ta ręka właśnie jest tutaj, to ułożenie właśnie tego kciuka jest bardzo ważne. No Oczywiście też jest ważne to, żebyśmy, tak jak już też wcześniej mówiłem, żebyśmy nie naciskali mocno, bo jeżeli my tą lewą ręką zaczniemy mocno naciskać dźwięki, to nie dość, że po pierwsze będzie dźwięk fałszował, to będzie tragedia, to jest tragedia dla uszu najgorsza rzecz. Druga rzecz, będą się mięśnie spinać i no nie będzie to brzmiało po prostu. No będzie, będzie tylko ręka bolała i, i będzie problem, prawda? Więc, jakby musimy tu pamiętać, tak samo jak było z prawą ręką, żeby mówić sobie podczas grania, bądź luźna. Jak najluźniej. To też trzeba sobie wyrobić taki nawyk takiego, można powiedzieć, wielościeżkowego myślenia, prawda? W sensie myślę o prawej ręce, myślę o lewej ręce i przy okazji gram ćwiczenie jakieś, prawda, ale myśleć o tym, tu ma być luźno, tam ma być luźno i sobie gramy. Wiem, że to jest takie no, troszeczkę abstrakcja, prawda, bo ja muszę się skupić na dźwiękach, jakie mam zagrać, jakąś melodię, a tutaj mam sobie mówić tej ręce, tej ręce, ale faktycznie to działa, ja z, z biegiem czasu, jak, jak sam się uczyłem, jak sam, jak uczyłem też innych uczniów, to właśnie y, to się bardzo sprawdza, taka podzielność uwagi, Kliku no, no niestety, później synchronizacja jeszcze rąk nam dojdzie do tego, prawda? Yy, nie mówiąc o tym, że jeszcze mamy jakieś tapping, jakieś takie rzeczy, które trzeba synchronizować, myśleć o dźwiękach, ale myśleć o tym też, żeby ręce nam nie sflaczały, nie zmęczyły się. Także dobra, to byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnej lekcji za chwileczkę.